Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa do obejrzenia kilkuodcinkowego poradnika, w którym pokażę Państwu, w jaki sposób za pomocą zmodyfikowanego przeze mnie szablonu Gentry oraz modułu RockSprocket zbudować taką właśnie oto stronę. Co nam będzie potrzebne? A więc będzie potrzebna nam zmodyfikowana wersja Gentry do nabycia na mojej stronie oraz RockSprocket, najlepiej w najnowszej wersji, przynajmniej 2.1.2, i Joomla oraz pomysł na swoją własną stronę. Przyjrzyjmy się najpierw naszemu szablonowi od strony frontowej. Tutaj mamy menu. Przyjrzyjmy się naszemu szablonowi od strony frontowej. Tutaj mamy logo. Logo zmienimy bardzo łatwo. Przechodzimy na zaplecze, klikamy szablony. Tu mam jeszcze starą nazwę tego szablonu. Szablon dla szkół, będzie to szablon dla uczelni. I przejdźmy na zakładkę styl. Jak widać, zaplecze tego szablonu jest po polsku. I klikamy tutaj logo. Wybieramy typ własny. Wskazujemy obrazek naszego logo. Zapisujemy i już. Tutaj mamy własne logo. Po prawej stronie mamy mega menu. To menu, proszę Państwa, możemy umieścić w dowolnej pozycji naszego szablonu, ponieważ jest to moduł. Ale pozycją tego menu sterujemy też przez szablon, właśnie tutaj. I tutaj mamy typ oraz pozycja. Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy dwie linie tekstu. Główna część i poniżej tak zwany subtekst. Główna część ma ikonkę. Tutaj mamy podmenu, ale to podmenu możemy zgrupować w kolumny. A więc tu mamy na przykład Wydział Przyrodniczy. Obojętnie, czy to będzie strona uczelni, szkoły, czy państwa firmy, możemy tutaj zastosować kolumny. Kolumn może być maksymalnie 4. Szerokość kolumn i tej całości tutaj rozwijanej możemy też regulować. O tym, jak to robić, pokażę Państwu w dalszych częściach. Tutaj mamy możliwość załadowania do tego menu modułu, dowolnego modułu. W tym wypadku ja załadowałem do menu moduł logowania. A więc tak wygląda mega menu i jego główne funkcje. Poniżej tutaj mamy coś takiego jak pokaz slajdów. Wykorzystałem tutaj moduł RockSprocket. Oczywiście ten pokaz slajdów ma dwa tematy. A teraz proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli stronę przewijam, to menu w pewnym momencie znika. Jeżeli przewijam bardziej, to menu nam się wysuwa. Użytkownik zawsze widzi menu. Jeżeli przewinie nawet stronę na sam koniec, nie będzie musiał przewijać na górę, żeby wrócić do menu. On będzie miał tutaj wszystko pod ręką. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na efekt paralaksy tutaj w tle. Slider przewija się w innym tempie niż tło. Tutaj są ołówki, widzimy. Będzie on widoczny troszeczkę bardziej w innych momentach naszego poradnika. Przewijamy niżej i tutaj mamy mozaikę. Mozaika jest bardzo fajna, ponieważ pozwala nam w atrakcyjny sposób pokazać
aktualności z naszego serwisu. Nie tylko zresztą aktualności. Za pomocą tego modułu będziemy mogli wyciągać treści według różnych kryteriów z naszego serwisu. O tym opowiem Państwu w dalszych odcinkach. A tutaj mamy taką funkcję załaduj więcej. A więc do mozaiki załadują się kolejne artykuły. I użytkownik może klikać, że będzie tu więcej artykułów, do momentu, aż mu się to nie znudzi lub się nie skończą artykuły, tak jak w tym wypadku. Przewijamy niżej i mamy po prostu tabulatory. Czy już Państwo zauważyliście, że tutaj mamy niektóre elementy w tym samym kolorze? To jest taki zgniły zielonkowaty. A co będzie, jeśli przejdę na zaplecze i tutaj kolor tła pozycji header na przykład zmienię sobie na i bardziej kontrastowy. Troszeczkę jaśniejszy. Zapiszmy te zmiany tutaj. I proszę zobaczyć, co się stało. Widzimy. Mamy tutaj niektóre elementy już zmienione. A więc sterujemy pewnymi elementami i zmieniamy w tym szablonie pewne części kolorystyczne. A więc tak, tutaj mamy już pomarańczowo zakładki. Czytaj więcej, również na pomarańczowo. Oczywiście zaawansowani użytkownicy będą mogli to zmienić. Szablony, style są napisane w lesach. Tutaj mamy bardzo ciekawą funkcję. Proszę bardzo. Jest to Red Sprocket i jego funkcja lista. Na dole piękna funkcja strip, również Red Sprocket. Tutaj możemy przewijać to. Bardzo ładnie się to animuje. I tutaj stałe tło, funkcja regulowana przez szablon. I tutaj mamy chmurki z cytatami. Proszę zwrócić uwagę, że możemy raz w lewo, raz w prawo zrobić tutaj chmureczkę, ten tekst. Może to być również tutaj po prawej stronie. Oczywiście, gdyby tu chmurek było więcej, to można by to było przewijać. A w tle mamy stałe tło książek. Oczywiście może to być cokolwiek innego. I na dole mamy po prostu siatkę, a więc prostokąciki ze zdjęciami. I to może nam posłużyć jako wstępniak do budowy galerii. A więc najnowsze rzeczy w naszej firmie, czy na naszej uczelni. Człowiek sobie klika tutaj, czytaj całość i przechodzi do zobaczenia galerii, do obejrzenia galerii. I oczywiście na dole mamy logo głównego napędu tego szablonu, Gentry. Oczywiście można je wyłączyć. Jak Państwu mówiłem, panel administracyjny szablonu jest spolonizowany już w większości. W momencie, kiedy to wydam, będzie w całości spolonizowany. Będzie Państwu dużo łatwiej się posługiwać. Również będą spolonizowane dymki, a tutaj podpowiedzi, a tutaj, gdzie ich nie będzie, będą dodane, tak, żeby łatwiej było spersonalizować szablon. Nie ma tutaj styli innych, dlatego że uznałem, że skoro mamy tak duże możliwości personalizacji, możemy sobie tutaj tymi elementami pozmieniać. I na przykład tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy własny obraz, czyli te ołówki pod slajderem. Poniżej mamy, jak się to tło ma zachować i czy włączony jest efekt paralaksy. Oczywiście szablon ma jeszcze kilka innych ciekawych funkcji, o których powiem w dalszych częściach poradnika. Szablon jest do ściągnięcia ze strony wideoporady.com.pl. A użytkownicy strefy VIP już mogą ten szablon sobie pobierać w tej formie, w jakiej go widzą.